spotykają się wolnomularze, ale jest to również część jak gdyby makrokosmosu. Nie chciałbym polemizować z poprzednikami, którzy twierdzą, że my spotykamy się tutaj tajemnie, bo tutaj nic nie ma tajemnego. Teraz wchodzimy do pokoju, który nazywa się Izbą Rozmyślań. Co to jest ta Izba Rozmyślań? Tutaj profana, tutaj człowieka, który chce zostać wolnomularzem, przygotowuje się do tego, aby zaczął myśleć troszkę innymi kategoriami, żeby zdał sobie sprawę z tego, że niekoniecznie należy tylko zbierać korzyści materialne, należy się wyciszyć, należy pomyśleć o tym, że na tym świecie istnieje jeszcze coś innego jak samochód, jak dom, jak pieniądze. Tutaj ten wolnomularz przyszły przygotowuje się i ma chwilę na to, ażeby wyzbyć się wszelkiego rodzaju namiętności. Profan, ten światowy, zostawiany jest sam na sam, z pewnymi symbolami. Mamy tutaj siarkę, piekło. Sól. Nie, to są elementy, podstawowe elementy alchemii. Później jest inny indument, który widzimy, jest to klepsydra, która mówi nam o tym, że czas przemija, że jesteśmy tylko na tym świecie przez pewną chwilę. Jesteśmy właściwie nieważni. Jesteśmy po prostu prochem. Później jest czaszka, która chyba wzbudzi największe kontrowersje. To jest prawdziwa czaszka, która mówi o tym, że człowiek jest śmiertelny. Ja chciałbym przejść jeszcze do świątyni. Jest to właściwie najważniejsze miejsce w loży. Jest to miejsce, gdzie po zamknięciu drzwi zaczyna się rytuał. Co w tej świątyni jest? Na przykład przy samych drzwiach taki stół stoi. Co to jest? To jest ołtarz? Czy... To jest miejsce, gdzie zasiada mistrz prowadzący. Mistrz prowadzący loży. Obok niego siedzi mówca i sekretarz. Co to znaczy, że jest pan czcigodnym? Bo taki tytuł pan ma. Czcigodny jest to słowo, które jest zarezerwowane dla mistrza prowadzącego warsztat loży. Dla mistrza, który prowadzi posiedzenie. Mistrza, który jak gdyby swoim rytuałem, jak gdyby swoją osobą wprowadzał dyscyplinę w tym miejscu. My tutaj nie przekrzykujemy się, nie dyskutujemy ani o sprawach religii, ani o sprawach polityki. I za każdym uderzeniem młotka, który tutaj Państwu pokażę, udzielany jest głos każdemu wolnomularzowi. Chciałbym pokazać również to, co na pewno zdziwi wielu przeciwników wolnomularstwa. Wolnomularstwo jako wielkie światła, jako trzy wielkie światła uważa Biblię. Biblię, która otwarta jest na rozdziale świętego Jana Ewangelisty, który jest jak gdyby patronem wolnomularstwa. Poza tym, oprócz Biblii, mamy w ręce cyrkiel, który wolnomularz z jednej strony przykłada do serca, a z drugiej strony wykonuje okrąg, który mówi, że wolnomularz nie powinien
wychodzić poza pewien okrąg. Nie powinien się poddawać namiętnościom. A fartuszek, bo pan tam nam pokazuje różne symbole masońskie, a fartuszek? Tak. Ja może chciałbym pokazać dwa fartuszki. Jeden fartuszek, który jest fartuszkiem bardzo prostym. Jest on zrobiony ze skóry jagnięciej. Obok są rękawiczki. Co oznacza fartuszek? Fartuszek jest... Moglibyśmy zobaczyć, jak się go zakłada, bo to krążą legendy o masońskich fartuszkach. Jest bardzo prosty do założenia. Zakłada się to w ten sposób. Fartuszek jest jak gdyby symbolem pracy. Mimo różnic religijnych często, mimo różnic społecznych, mimo różnic politycznych, potrafimy się zrozumieć. Panie Marku, a ilu braci liczy pańska loża? Loża w Krakowie liczy niewielu braci, jest to 11 osób. Mamy nadzieję, że coraz więcej uczni będzie do nas przychodziło. Panie Marku, a czy pan jest katolikiem? Ja jestem katolikiem. Jestem, wierzę tak jak każdy katolik w Boga. Może ja go troszkę inaczej nazywam, bo nazywam go wielkim budownikiem wszechświata. Jest to coś, co jest niepojęte, coś, co jest wszystko we wszystkim. To może nie jest pan katolikiem? Ja jestem katolikiem. Jestem tak wychowany również. A jak pan to godzi z tym, że Kościół nie pochwala jednak istnienia masonerii? Jest pan nieposłusznym katolikiem, rozumiem, tak? Ja bym to nie powiedział tak, ponieważ Kościół w tej chwili zdąża do ekumenizacji, zdąża do tego, aby pogodzić wszystkie wiary. I co, to taka straszna ta masoneria? Niech pan tam spojrzy. Nieszczęśliwi są, mocno nieszczęśliwi. No ale czy są straszni i groźni? Tak. Nadal pan to podtrzymuje. A pan? Bardzo jestem zadowolony, że to usłyszałem i że telewidzowie to usłyszą, dlatego że chyba każdy inteligentny człowiek się przekona, że cała ten rytuał, cały ten sztafasz to jest kamuflaż, a tak naprawdę... Dlaczego kamuflaż? Dlatego, że tak naprawdę to chodzi o to, że jest to organizacja, która ma na celu samopomoc swoistą. I samokształcenie. Tak jest. Jest to międzynarodowa konspiracja. Ja chciałbym powiedzieć, że jak na pańskie pytanie, które poprzednio padło, że to może być bardzo groźne. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy członkostwo jest utajnione i kiedy centrala takiej organizacji jest poza granicami państwa. To jest niebezpieczne i to jest niebezpieczne. Ale zapytajmy pana Marka, jasne, gdzie ma centralę? Gdzie pan ma centralę? Proszę pana, ja chciałbym tylko odpowiedzieć panu, że centrala jest. Jest centrala w Anglii. Jest to jeszcze do tego znana osobistość, która jest szefem w ogóle masonerii światowej. To jest książę Filip. Niech pan powie, jak z pańskiego punktu widzenia wygląda hierarchia tych zobowiązań, na przykład zobowiązanie wobec, bo ja wiem, wobec państwa, wobec Polski, wobec miasta, w którym pan żyje i to zobowiązanie wobec księcia Edynburga. Które jest ważniejsze? Dla mnie, ponieważ jestem Polakiem, pierwszeństwo jest miłość do ojczyzny. Dobrze, poprośmy wobec tego wielkiego sekretarza Wielkiej Loży Narodowej Polskiej, pana profesora Tadeusza Cegielskiego. Prosimy. Nie wiem, czy panowie się znacie. Pan Marek Jurek, pan Artur Zawisza. Dużo jest polityków dziś wśród masonów? Mało. Urzędników wysokiego szczebla? Bardzo niewielu. Zapewne jak już te osoby przejdą na emeryturę, no trudno im się dziwić, że w warunkach polskich nie bardzo się chcą z tym afiszować, to zobaczycie panowie, jak niewiele. Tu w ogóle nie o to chodzi. Jaki ma sens masoneria dzisiaj w Polsce? Bo może jakby chodzimy dookoła tego tematu, a jakby mówimy o symbolice, to bardzo ważne. Symbolika, bo to jest język masonerii, ale pytanie, co masoneria wyraża tym językiem symbolicznym. Dzisiaj w Polsce sądzę, że masoneria ma sens
jako siła, która zbliża grupy społeczne czy klasy szalenie zantagonizowane. Jakie mam na myśli? Mam z jednej strony na myśli starą klasę, do której należy inteligencja, a no właśnie, stara krakowska inteligencja, stara warszawska inteligencja, no, która w swojej większości bardzo boleśnie odczuła zmianę systemu rządów, bardzo boleśnie odczuła pogorszenie się sytuacji, nie tylko ekonomicznej, ale w pewnym sensie moralnej. A jak pan mówi stara inteligencja, to ma pan na myśli inteligencję o korzeniach w II Rzeczpospolitej, czy no, PRL-owską inteligencję lubinarzy? No oczywiście ja wcale kultury. Nie uważam, że ta PRL-owska byłaby gorsza, no ma krótszy rodowód, mój Boże. Nie jest to przecież hańba być młodym, prawda, w sensie tradycji. Natomiast to jest jakby jedna grupa i tu jest straszna przepaść między drugą grupą, która w dużym stopniu też wywodzi się z inteligencji. Mianowicie ta nowa klasa, nazwijmy ją klasą średnią, burżuazją, jak chcemy. Mamy pewne kłopoty z terminami, bo w ogóle mamy kłopoty z rozpoznaniem sytuacji. W moim odczuciu, może nie wszyscy wolnomularze polscy by się zgodzili z moją koncepcją, ale to jest cel główny, zbliżyć te dwie dotąd niechętnie na siebie patrzące grupy. Dlatego bardzo trzeba nieufnie. Fartuszki zakładać. I te... Tak, ja myślę, że jak zakładamy fartuszki, rzeczywiście stajemy się równi i w tym momencie nie ma znaczenia, że ktoś jest właścicielem dużej fabryki, ktoś dyrektorem banku, ktoś skromnym profesorem uniwersytetu, czy wreszcie ktoś jest stolarzem, piekarzem, czy farmaceutą. Pan Marek, którego tutaj słyszeliśmy, jest po prostu farmaceutą. Fasoneria to jest sposób bycia, bo znowu wszystkie te symbole i cała ta legenda, to wszystko nas jakby oddala od jądra, od istoty. To jądro jest szalenie proste. To są ludzie, którzy mają szansę, nie zawsze są w stanie z niej skorzystać, nie zawsze to są właściwi ludzie, zaprzyjaźnić się, poznać się, stwierdzić. Gdyby pan poseł zechciał być członkiem naszej loży, prawda, to z czasem by stwierdził, że nie tylko, że nie mamy rogów, prawda, że może niektórzy z nas nie są najlepszymi katolikami, ale może są dobrymi ludźmi, może są dobrymi chrześcijanami, może są trochę na bakier z Urzędem Nauczycielskim Kościoła. Mój Boże, no grzeszą, błądzą, ale przecież nie nam ich sądzić, prawda? Ja w każdym razie nie będę tych ludzi sądził. Natomiast to jest coś bardzo praktycznego. To jest praktyczny sposób życia i bycia. Masoneria to są pewne zwyczaje, to są pewne znaki, gesty, to są wspólne pikniki, jest szalenie prorodzinna i myślę, że członkowie ZKM ale, ale wie pan co, pan opowiada tak o tej masonerii, wolnomularzami. Jakby to było kółko gospodyń wiejskich. No, znaczy, no, ja ale myślę, co w tym złego? Co złego w nie. kółku gospodyń wiejskich? Ale panowie, nic złego, no zaraz, tylko... zaraz. Kółko jest tajne. No, a masoneria tylko... też nie jest tajna. Czy ja... Tylko po co ta Biblia? Panie przewodniczący, właśnie, czy ja tak bardzo tajny jestem? Tym razem sekretarz ZKM-u chciałby. Myślę, że warto przebić się przez ten gąszcz, no facecji wręcz opowiadanych przez pana profesora i jednak odkryć tę rzeczywistość, która tutaj została już zasygnalizowana. Jest dezinformacją to, o czym mówił pan z Krakowa, że jest katolikiem, ponieważ odnośny kanon kodeksu prawa kanonicznego mówi o tym, że podlega ekskomunice każdy, kto należy do stowarzyszenia tego typu, a więc jest pozbawiony możliwości przystępowania do sakramentów świętych, ergo przestaje być katolikiem. I tu na ekranach warto tę rzecz sprostować, aby żaden katolik nie miał co do tego wątpliwości. I ja wreszcie bym ten obraz. Zostawiał ocenę. Ale to właśnie Kościół ocenił w kodeksie prawa kanonicznego. No i wreszcie w przypadku to, co tego zbłąkanego brata. I wreszcie to, co zobaczyliśmy na ekranie. Masoneria nie jest grupą towarzyską, jak pan wysunął tu taki koncept służącą porozumieniu różnych odłamów inteligencji. Otóż masoneria, jak widać było na ekranie, jest stowarzyszeniem typu magicznego o strukturze sekty, której celem jest kult bałwochwalczy, a to było widać w odniesieniu do osoby boskiej przywołanej instrumentalnie jako ewentualny sprawca pewnego typu wewnętrznych przemian inicjacyjnych. To jest kult bałwochwalczy. To pan ma bardzo wątły materiał dowodowy i tak buduje wielkie wnioski. Ale widzieliśmy go. Natomiast chciałem pana zapewnić, że masoneria jest w równym stopniu prawicowa jak lewicowa. No całe moje wystąpienie temu służyło. Dlaczego pan się nie zastanowił nad obecnością królewskiej rodziny w wolnomularstwie? To coś znaczy. A ja panu powiem, co to znaczy. To samo, co znaczy, że senator Bob Dole
a propos wielki przyjaciel Polski, naszego wstąpienia do NATO, jest wolnomularzem w 32 stopniu. Co to znaczy, że George Washington był wolnomularzem? Nie wolnomularzy, bo nas nie wpuszczał do NATO. To co to znaczy? Powiedzieć. Sekundkę. Co mówi to znaczy? Pan to znaczy, o rodzie że... królewskim, nie, który po rozwodzie siła... i sześciu ślubach Henryka VIII porzucił wiarę katolicką. Błagam panu, żebyśmy się troszkę przybliżyli do współczesności. Nie, ale Anglia nie jest takim znowu strasznym krajem. No może pan tam nie był, ale jak pan pojedzie, słowo honoru nie zamordują pana. Chcę powiedzieć, że jest to siła konserwatywna. Proszę pana, jeżeli przyjmą nas do jakimś cudem, do NATO, to pan będzie miał niestety tłum generałów wolnomularzy. Nie wiem, co pan z tym fantem zrobi. Oni wszyscy tworzą loże wojskowe, proszę pana, i nasi oficerowie, czy będą chcieli, czy nie będą chcieli, będą musieli z nimi rozmawiać, proszę pana. W Polsce wiemy, co jest za tym, że to nie jest żadna siła rewolucyjna, żadna lewicowa. Jeżeli tak jest, że oficerowie natowscy, członkowie loży masońskiej mają obowiązek wspomagać braci, to oczywiście będą awansowali w Polsce oficerów masonów. Albo będziemy takie... się martwić wtedy. Ja bym się nie posunął do tego, jak pan Artur Zawisza, żeby delegalizować masonerię, pod warunkiem, że masoneria będzie działała jawnie na zasadzie prawa o stowarzyszeniach. I tak jest. I tylko tyle. Ja rozmawiając z pewnym masonem francuskim, byłym masonem francuskim, on powiedział takie zdanie, które mnie zaniepokoiło. Że masoni polscy, być może nie dotyczy to loży, którą reprezentuje pan profesor, masoni polscy są chłopcami na posyłki masonów francuskich. Tak mi powiedział. Być może, że to prawda. Nie wiem, nie potrafię tego... Uniósł się pan w imieniu Polaków, rozumiem. Proszę, nie. Zaniepokoiło mnie to, że może tak być i my nic o tym nie wiemy. Rozprawiamy tutaj sobie o demokracji i tak dalej, a być może cała ta demokracja to jest teatr, że tak powiem, pozorów, którym za kulisami ktoś tam obraca. Ale są jakieś przesłanki, bo to jest tak, to jest właśnie... To jest ta fraza. Ale to sami, panie redaktorze, sami masoni ewokują takie podejrzenia. Ta tajność. Gdyby nie było tajności, nie byłoby żadnego powodu, żeby podejrzewać. Ale nie ma tajności. Rozumiem, loża działa jawnie, można pójść do sądu, sprawdzić skład, tak? Już to wiele osób robiło i byli bardzo rozczarowani. Loża, do której pan należy, publikuje nazwiska członków zarządu, jeśli chodzi, bo to jest na zasadzie prawa o stowarzyszeniach. Dokładnie działa. Tak. Natomiast pan profesor, no pan go prosił przed chwilą, mieliśmy tego dowód. Pan profesor nie chce podać nazwisk wysokich urzędników państwowych, którzy należą do tej loży. No musi być jakiś powód. Jak się coś ukrywa, to musi być coś do ukrywania. No nie ma rady. Nie macie żadnego ministra, niech pan powie tak szczerze. Panie przewodniczący, no musiałbym kłamać. Ale logicznie. Dajmy odpowiedzieć. Panie profesorze, nie ma pan żadnego ministra, niech pan powie. Musiałbym kłamać, no pan czeka na te nazwiska. No poczekamy, może się pojawią, to wtedy się dowiemy. A ilu posłów jest w masonerii, proszę powiedzieć. Widzi pan, stawia mnie pan w bardzo trudnej sytuacji, bo ja liczbę nie mogę powiedzieć pan podać. Ani tak, ani nie, bo jak powiem tak, to będzie jakaś wskazówka, jak powiem nie, to też będzie no, wskazówka. Albo jesteście jawni i pan z nami rozmawia otwarcie, albo takim... jesteście niejawni i potwierdza pan zarzuty, które tutaj padają. Nie, no więc ja doskonale rozumiem, o co tu chodzi i mogę powiedzieć tak, że w dniu dzisiejszym nie ma. Ale niech pan skomentuje to, o czym dzisiaj wolnomularze mówią. No ja cytowałem, bo panie Jacku, to nie jest moja opinia, do czego dąży masoneria, tylko ja cytowałem senatora Henrika Jawę, który mówi między innymi, że sztuczne zapłodnienie, oczywiście w sensie prawodawczym, rozwód na życzenie, prawa homoseksualistów, eutanazja i tak dalej. No niech pan to skomentuje. No. Bardzo jak bardzo moi bracia w parlamencie pomogli mi, ilu prefektów pomogło nam zastosować konieczne środki. I teraz posłuchajcie panowie, to mówi senator Henrika Jawę, radykał. Radykał nie w sensie temperatury poglądów, ale przynależności partyjnej. I wolnomularz znam, 33 stopnia. Według tego, co o sobie mówi, bo zweryfikować tego nie sposób. Panie pośle, to fałszywka, pozwoli mi pan dokończyć. Pozwoli mi pan dokończyć ten cytat. Iluż sędziów, podejmując wyroki, wzięła pod uwagę ideał wolnomularski. Ale choćby ten katalog postulatów dla państwa. To nie tylko masoni wysuwają te postulaty. Zgoda. I dlatego nikt tutaj nie mówił, szczególnie w tej pierwszej części, o tym, że masoneria czymś rządzi, że czymś kieruje, bierze udział, wpływa, oddziaływuje. To są fakty. Dla wolnomularzy problem eutanazji, być może są nawet w tych lożach przeciwnicy eutanazji. Dla nich jest to problem dyskusyjny. Dla mnie problem szacunku dla kończącego się życia ludzkiego jest bezdyskusyjny.
Pan Stanisław prosił, żeby nie mieszać tutaj kościoła i tak dalej. Ale czy to jest dla powód, to, żeby... Dla mnie, ja głoszenie tego typu poglądów, na temat rozwodu, rozbijania rodziny na życzenie, tak zwanych praw homoseksualistów. Nie chodzi o cywilne prawa osób, które mają taką skłonność, czy taki styl życia, ale o prawa grupy społecznej, eutanazję i tak dalej, po prostu, wybaczcie, ale panie pośle, ale ja to... Niech pan powie, czy pan uważa, że to jest powód do delegalizacji organizacji, uważam, że ona się... że jest to atak, to była opinia pana Artura Zawiszy, ja zaraz powiem, do czego zmierzam, bo to się znajduje w drugiej części tego cytatu. Ja uważam, że jest to wszystko atak na podstawy społeczeństwa i w tym sensie działalność wywrotowa, nie chodzi mi o taką emocjonalną kwalifikację, tylko jeżeli założymy, że społeczeństwo cywilne opiera się na jakichś podstawach, takich jak rodzina, małżeństwo, szacunek i opieka w stosunku do ludzi starych, szacunek dla kończącego się życia. Jeżeli przyjmiemy te zasady, to atak na te założenia, również atak jakiś światopoglądowy, a szczególnie przygotowywanie aktów prawnych i tak dalej, jest wywracaniem samych podstaw społeczeństwa. A druga rzecz, no proszę panów, w prawie polskim obecnie istnieje zakaz działalności politycznej i przynależności partyjnej w całym szeregu funkcji publicznych. To dotyczy na przykład prokuratorów, sędziów, oficerów i tak dalej. A co będzie, czy panowie wierzycie w niezależność wykonywania tych urzędów, gdzie ci panowie moralne aspekty na przykład podejmowanego wyroku będą dyskutowali w loży z adwokatem, który jest po przeciwnej stronie barykady? Być może, panie Jacku, być może moralność wolnomularska mówi, że na ten temat nie należy dyskutować, ale reguły prawa mówią, że należy takich sytuacji się obawiać. Te cytaty, no z przykrością muszę wielką powiedzieć, to są fałszywki, którymi już 20 osób się posługiwało. Ale ja bym tego nie powiedział. Myślę, że nie tak powiedział, nie o tym była mowa i zrobił tak dalej. Zrobił proces L'Express? Nie wiem, dowiemy się. Podtrzymuje pan pytał, ale oczywiście to jest postulat mojego stronnictwa Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Ja przypomnę panom, o czym panowie zresztą doskonale wiecie. W Niemczech podlega karze sądowej tak zwane kłamstwo oświęcimskie, a więc taka wypowiedź publiczna, w której neguje się historyczny fakt zagłady Żydów w obozach koncentracyjnych. Organizacje, które w sposób systematyczny i permanentny głoszą tego typu opinie historyczne, są następnie poddawane obserwacji przez Urząd Kanclerski, w końcu wreszcie delegalizowane. Sytuacja jest całkowicie porównywalna, ponieważ mamy do czynienia z organizacjami wywrotowymi, w tamtym wypadku podważającymi ład konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, w tym wypadku organizacją konstytucyjną podważającą to, co możemy nazwać kanonem polskości. Ja sprecyzuję parę. Ale tam gładko to panu przeszło przez gardło. No pan z kolei bawi polskość. Panie pośle. Realizacji polskości. Wypuścił pan z siebie takie gładkie zdanie, które tak naprawdę co znaczyło? Że co kanon polskości? A co znaczy, że Żydzi zginęli w Oświęcimiu? Nie. Ja prawda? Pana pytam, pan no, przed chwilą powiedział, atakują kanon polskości. To znaczy co konkretnie? A tu chodzi o kanon historyczny, ale co konkretnie będący mitem założycielskim. No, ale co atakują? Chodzi o to, że można w Polsce legalnie zabijać polskie dzieci. To się działo we Francji. Chodzi o to, że można w Polsce legalnie zabijać polskie dzieci. Że tak? Tak. A skąd pan to wie, że oni o tym dyskutują? A był pan w Muzeum Masonerii w Paryżu? Oni się tym chwalą. Ja byłem. Dobrze, ale to kilkadziesiąt innych organizacji. Pan Artur Zawisza przedstawił czy feministki gotów w kanon polskości? Panie Jacku, jedno panie słowo. Panie przewodniczący, ja powiem, jak jest pomocy. Moja opinia. Dobrze, że ja... proszę o ciszę. Bardzo proszę, Marek Jurek. Ja przedstawię konkluzję swojego stanowiska. Ja po prostu uważam, że tak jak członkowie, tak jak na pewnych stanowiskach powinien obowiązywać zakaz przynależności do partii politycznych, na tych stanowiskach powinien obowiązywać analogiczny zakaz przynależności do lóż wolnomularskich. Czyli pan jest umiarkowany. I co więcej, ten zakaz powinien być efektywnie nadzorowany. To może ZHN powinien taki apel wystosować, ujawnijcie się, a będzie wam wybaczone. Precedens dekretu prezydenta Mościckiego nadal obowiązuje. To nie jest zamierzchła przeszłość. To jest... Anihilacja. Zniknijcie, a będzie wam wybaczane. Nie wiem, czy to jest delegalizacja jak innych organizacji. To się zdarza. Ja nie wiem, czy to jest postulat, który może uzyskać masowe poparcie
Sprawdzimy w wyborach. Jest jeszcze taki postulat poza... Słabo wychodziło ostatnio. Jest jeszcze postulat pozapolityczny, świętego Maksymiliana Kolbe. Żeby się modlić za masonów po prostu. Święty Maksymilian Kolbe bardzo prosił, żeby się modlić za masonów. Proszę Państwa, więc ja rozumiem, że każdy ma swoje autorytety. Jedni w ten sposób będą próbowali pomóc zaradzić tej sytuacji. Pan profesor zastanowi się, obieca nam, że się zastanowi nad tym, żeby troszkę więcej przezroczystości, jawności, żeby tego niepokoju nie budzić. Ta obietnica nie jest potrzebna, to już się dzieje. Trzymajmy się faktów, powiedzmy sobie, że jest to proces, który trwa i który będzie trwał. No chyba, że nas delegalizujecie, no to wtedy rzeczywiście. To, co zobaczyliśmy w loży w Krakowie, było szokujące. Stowarzyszenie o charakterze magicznym, o strukturze sekty, wypowiadające gminę Ale Ołowa, panie Arturze, proszę wykute. Się modlić. Moje gratulacje. Bardzo dziękuję. No. Jednak z wahaniem. Bardzo dziękuję, za udział w programie. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Dziękujemy, a proszę nie wyłączać telewizorów, za chwilę dalszy ciąg programu. Oglądajcie Talk Show. Naprawdę warto. I zapraszamy naszego ostatniego gościa. Pana Edwarda Dwórnika. Zapraszamy. Prosimy na kanapę. Czy jest pan publicystą? Nie. Może historykiem? Też nie. A kim się pan czuje? Jestem malarzem. Może artystą malarzem. My to wiedzieliśmy, szczerze mówiąc, i dlatego mamy w studio 7 obrazów z pańskiego ostatniego cyklu. Chcielibyśmy, żeby pan nam trochę o nich poopowiadał. Najlepiej będzie, jak podejdziemy sobie i z bliska zobaczymy. Co ten obraz przedstawia? To jest górnik z kopalni Wujek, który zginął w 80. W pierwszym roku, w pierwszych dniach stanu wojennego. To jest jakaś konkretna osoba? Tak, to jest konkretna osoba. To jest pan Giza. Powodem namalowania właściwie 96 obrazów był raport Nadzwyczajnej Komisji do spraw do badania zbrodni stanu wojennego, zbrodni tak zwana Komisja Rokity. Komisja Rokity. A tutaj właśnie mamy materiały z tej komisji i pan Giza Józef, lat 24, Przedmieście Bukowe, województwo zamojskie, zmarły 16.12.81 rok. Czy malując ten obraz coś więcej pan o nim wiedział? Nie, ja tylko opierałem się na tej krótkiej notatce z tego raportu. A zobaczmy może następny z tych obrazów. A to? To jest obraz poświęcony profesorowi Strzeleckiemu. Lat 69, zmarł 11 lipca 88 w Warszawie na skutek pobicia. A czy jego pan znał? Też nie znam. Czemu kwiaty są na tych obrazach? Ja dałem tym ludziom, złożyłem kwiaty na ich nieistniejących grobach. W ten sposób. To są... Kilka rzeczy, które te wszystkie obrazy łączą. To jest tematyka, o czym mówiliśmy. Te kwiaty, które się przewijają z wszystkie obrazy. To, co na nich widać, czyli miejsce albo postać. I format. Dlaczego pan się zamknął w tym sztywnym formacie? 146x114. Bo one wszystkie są takie same. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście na to uwagę. Ja chciałem, by powstał spójny blok obrazów. Żeby to była kolekcja takich samych płócien. Ja nie chciałem wyróżniać kogokolwiek. Może usiądźmy teraz i spróbujmy jeszcze trochę o tym porozmawiać. A niech mi pan powie, czy rodziny ofiar widziały te obrazy. Pokazywałem w Bytomiu na wystawie i były tam rodziny z kopalni, z Wujka. I jakie były reakcje? Byli bardzo zaskoczeni i tym, że
że podjąłem taki temat i bardzo byli wzruszeni tą sytuacją. A same obrazy im się podobały? Bardzo im się podobały. A kiedy pan po raz pierwszy zetknął się z listą ofiar stanu wojennego? W 90 roku to była pierwszy numer tygodnika Po prostu. I od razu postanowił pan namalować to? Tak, jak przeczytałem, natychmiast wiedziałem, że to powinienem namalować. No ale było, ze względów jakich? Czysto artystycznych? Ze względów czysto artystycznych. Na początku było, że myślałem, że to jest fantastyczne zadanie dla artysty. A nie sądzi pan, że to brzmi nieco cynicznie, jak pan tak mówi? Być może tak, ale to nie jest cyniczne, na pewno. To jest zadanie... Ja nie wiem, czy to można takich... Czy można ja podejmować takie... Ja te, też nie wiem, zapytałem dla takie... Można powiedzieć, że intelektualne. Tematy. Zamiast mówić, że cyniczne. Nie, to w tym sensie, że to nie jest cyniczne. Wytworzone, prawda? Że zamierzone, że te każdy z tych obrazów nie jest wyrazem twórczego impulsu, tylko elementem wielkiego zamysłu, prawda? Przecież w pana dorobku jest już parę setek, jeżeli nie parę tysięcy obrazów. Czy inaczej się maluje, kiedy inspiracją do obrazu są konkretni ludzie i konkretne morderstwa? Czy jest jakaś różnica między malowaniem takich obrazów, a tym, co pan malował wcześniej, pejzaży, sportowców chociażby, obrazów z idolem w tle? Czy inaczej się maluje? Na pewno inaczej, na pewno inaczej. Na malowanie tych prawie 100 obrazów od grudnia do czerwca pozwoliło mi się rozmalować po latach. Dzięki tym 100 obrazom nauczyłem się na nowo malować. Bo ja właśnie mam takie wrażenie, że pan zapomniał o Nikiforze dzięki tym 100 obrazom. Tak, zapomniałem. Który właściwie wypełnił całe pańskie, większość pańskiego malarskiego życia. Nagle jest Edward Dwórnik, który nigdy nie widział Nikifora. Takie mam wrażenie. Tak, w jednym obrazie użyłem tych efektów Nikifora. Czy dla malarza jest jakaś różnica między życiem w demokracji, przyjmijmy, że żyjemy dzisiaj w demokracji, a życiem w PRL-u? Wydaje mi się, że różnica polega na kolorze. W kolorze, w pejzażu. Ale weselszy jest? Nie, jest mniej więcej tak samo. Wtedy też było wesoło właściwie w PRL-u. Tylko mniejsza ilość kolorów. Tylko mniejsza ilość kolorów, tak jest. Jak tak patrzę na te obrazy, myślę sobie o ich publicystycznym wymiarze. Zastanawiam się, co publicystycznie, w sensie publicystycznym, dziś Edward Dwórnik by namalował. Co jest w tym świecie takiego, co by pana poruszyło do... Dzisiaj? No. Dzisiaj... Zachwyt jakiś, albo jakiś sprzeciw? Problemy właściwie te, które poruszałem w moim cyklu Sportowcy i w cyklu Robotnicy, pozostały. Może są w innym kolorze, ale pozostały. My, malarze, artyści, poruszamy się właściwie ciągle w tych samych rejonach i można twierdzić, że się nic nie zmieniło dla nas, bo zawsze podstawowe problemy egzystencjonalne istnieją. Znaczy kwiaty są takie same. Tak, tak. A skąd artysta wie, że jest dobrym malarzem? Pan jest dobrym malarzem? Tak, ja jestem dobrym malarzem. A skąd pan wie? Ja tu czuję, że jestem dobrym malarzem. Ja mam sygnały z zewnątrz. Jak pan się na mnie patrzy, ja wiem, że pan uważa, że jestem dobrym malarzem. Mnie to wystarczy. Na pewno pan nie uważa, że był zły. To akurat dobry. Prawda, ale... No, ale to jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Nie, ale ja pytałem tak naprawdę o to, tak? Czy ta wiedza, a przez to i siła do malowania potrzebna, może płynąć tylko z samego artysty, tylko z samego malarza. Czy ja jestem mu potrzebny jako widz, czy krytyk jest mu potrzebny, czy może być sam po prostu? Może być sam. To jest niesamowite, że człowiek może tworzyć. To jest taki dar niesamowity i piękny,
że wielcy artyści wiedzą, że wiedzą, na czym to polega. Możliwe, że ja nie wiem jeszcze tak prawdziwie i głęboko, ale to jest, twórczość to jest naprawdę piękna rzecz. Naprawdę jest warto poświęcić. Całe życie? Wszystko można poświęcić. Całe życie też. Jest pan też przy okazji wziętym malarzem. Kupuje się pana obrazy od wielu lat właściwie. I jak wygląda dzień wziętego malarza? Od rana tak. O której pan wstaje? Najważniejsze właśnie, że wzięty malarz powinien wstawać rano. Ja wstaję na ogół o 6 rano. Kiedyś wstawałem o 4, ale to już była trochę lekka przesada. Ja teraz nie mogę tak rano wstawać, bo bym zakłócał rytm domu. Ale trzeba rano wstawać faktycznie. I malarz wstaje rano, żeby pracować? Ja rano wstaję. Oczywiście kładę się też spać, tak jak Wałęsa powiedzmy. O 11 już jestem nie do życia. A bankiety, życie artystyczne, bohema? Nie ma czasu na to, nie. To nie ma... Właśnie, bankiety, bohema, to tam nie ma artystów właściwie. Tam są ci niewzięci malarze. Tam są ludzie, którzy robią tę atmosferę. I opowiadają, że są jeszcze wzięci wspaniali malarze. Ale na tych przyjęciach na ogół wziętych wspaniałych artystów nie ma. Mają czasu. A ile godzin dziennie pan maluje? Ja właśnie maluję cały czas. Czy ma pan wrażenie, że jest pan robotnikiem, czy panem Bogiem? No, powiedz pomiędzy. Ale to jest przyjemne, to jest radość. Wstaje pan o tej 6:00, pewnie tam o 7:00 jest... siada pan do sztalugi. To jest, na to pan czekał? Tak, to jest wspaniałe, to jest piękne, dlatego że to jest praca fizyczna, która daje prawie rozkosz takiego wytwarzania. Płótno, farby, węgiel są oporne bardzo. Trzeba je pokonać, trzeba je zmusić do posłuszeństwa, trzeba je podporządkować i trzeba dać, może nawet trzeba jakiegoś ducha w te martwe przedmioty, w te takie jakieś czarne bryły, farby, to rozrabia się, to są takie... Teraz maluję akrylami, więc jak się kilka tych akryli zmiesza, to się robi takie błoto, jak musztarda. Ale musztarda też jest piękna, tylko trzeba ją w odpowiednim momencie zrównoważyć albo uderzyć jakimś kolorem takim obcym, błękitem, czerwienią. Wtedy ona nabiera życia. Więc to nie jest tak, że pan siada i w akcie twórczym... Bardzo bym chciał, żeby tak było. Bardzo bym chciał. Może kiedyś tak zrobię. Malowałem takie obrazy, to były pejzaże morskie. To tam naprawdę można sobie poszaleć. Ale z tymi kwiatami za panem też tak było pewnie, co? No tak, tak. Tam był świetny problem, bo tam chciałem dać taki ten młotek, bo to był facet, który był mężczyzna, który budował kaplicę. I przyszedł milicjant i go zastrzelił. To było bardzo tragiczne, ale w tej tragiczności jakieś absurdalne. I tam jest ten strzał i ten element stolarski czy ciesielski. Ale kwiaty tam są malowane rzeczywiście z gestem. A ja chciałem się pana o coś takiego zapytać, co mnie często nurtowało, jak oglądałem pana obrazy. Obrazy, w których bardzo dużo było Nikifora. Pan zresztą tego nie ukrywał, że w którymś momencie dla siebie go odkrył i postanowił robić Nikifora, tylko dużego. Dużego to tak. Ale zastanawiał się pan kiedyś, co by było, gdyby pan nigdy nie zobaczył Nikifora? Ja się zastanawiałem. Właśnie, ja się zastanawiałem nad tym, faktycznie. Trudno powiedzieć, prawdopodobnie bym malował inaczej. Bym malował inaczej. Może by nie było tych autostopów.
Może by nie było tych autostopów, nie byłoby całego setek obrazów z lotu ptaka, może nie byłoby nawet idola mojego. A zwracając do spraw przyziemnych, Nikifor był biedny właściwie. Nie był biedny. No ale biednie żył w każdym razie, bo udawał, że jest biedny. Nikifor był bardzo szczęśliwy, miał bardzo wiele szarotek, zegarki zbierał. A gdybym na przykład chciał ten obraz kupić? Zakładam, że nie jest sprzedany. Czy pan chce kupić go ode mnie prywatnie, czy przez galerię? Prywatnie, tak. Ile bym musiał zapłacić? 5 tysięcy. 5 tysięcy? Tak. A czy nie żal byłoby panu rozstać się z tym obrazem? Nie, dlatego że wiem, że pan go by na pewno nie zniszczył. Czyli nie jest tak, że tworząc, chciałby pan tak naprawdę te wszystkie obrazy u siebie zatrzymać? Nie. Mają iść w ludzi. Tak, ja uważam, że ja nie przywiązuję się do obrazów na ogół. Wszystkie obrazy można ode mnie w jakiś sposób wydobyć, albo kupić, albo poprosić, albo niektórzy wyłudzają też. Ja wiem, że to ja zacznę zbierać pieniądze, żeby po prostu legalnie, prosto od pana kupić. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Bardzo się pan spieszy już do malowania. A państwu na dziś bardzo dziękujemy. Zobaczymy się jak zwykle we wtorek o 21:00 w programie drugim Talk Shock.